Gorąco Państwa wszystkich witam. W imieniu firmy Lazur chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać. Cieszymy się, że możemy Państwa gościć na pokazie kulinarnym, który poprowadzi Tomasz Jakubiak. Te spotkania są organizowane w ramach operacji Błękitny Ser Pleśniowy, który jest dopatrzony certyfikatem Jakość Tradycja, dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej, konkretnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oddaję głos panu Tomaszowi, który udowodni nam dzisiaj, że ser błękitny to produkt, który powinien być w każdej kuchni. Ja myślę, że nie ma co udowadniać komukolwiek, że ten produkt powinien być w kuchni, bo każdy dobrze o tym wie. Przede wszystkim prostota, prostota, prostota. To jest rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę przy komponowaniu menu, jak i przy komponowaniu całej książki przepisowej sera błękitnego. Nieprzypadkowo, ponieważ chcieliśmy tutaj zrobić taki pewien pomost, pewne połączenie, które pokazuje, że zarówno tak prosty, jak jest skład naszego sera, tak jak przejrzysta jest jego etykieta, jeżeli chodzi o to, z czego on powstaje, tak proste i przejrzyste mają być dania. Chodzi o to, żeby tego sera nie przyćmić czymś. Tutaj ser ma być głównym bohaterem. Tutaj mamy buraka, który jest słodki, jest ziemisty. Do tego buraka jest chałka, która jest również słodka, więc trzeba odbić. No i czym odbijamy? Serem pleśniowym. W ten sposób mamy kompletne pierwsze danie. Przechodzimy do zupki. Zupka jest o tyle fajna, że jest na boczku. A jak wiemy, wszystko co na boczku jest cudowne. On w tym momencie, żeby jeszcze tego tłuszczyku trochę zostało, wędruje już tutaj na kratkę. Ten tłuszcz, który został, wędruje z powrotem do garnka. Sam bulion już na tym boczku też by pasował do tego, żeby zrobić na środku jakiegoś kleksa z sera pleśniowego. Można go właśnie zrobić ze śmietaną, można z czymś. Z pomidorami zupa będzie bardziej gęsta i będzie bardziej wyrazista. Tym razem czerwony, pięknie, jeszcze ta fasolka mamucia jest tak pięknie zielona, faktycznie wygląda to teraz lekko jak obraz, ta feria barw, która tu jest w garnku, a nie jak zupa jarzynowa popularna, którą dostajemy u babci czy u mamy na obiad. I zupa gotowa. Na dzisiejszym pokazie zaczęliśmy od przystawki, były to buraki z serem i były naprawdę wyśmienite. Jeśli chodzi o wykorzystywanie błękitnego sera w kuchni, to jak najbardziej posługuje się nim, zresztą są one dostępne w każdym sklepie. Może nie w każdym, ale tutaj w pobliskich sklepach, więc to jest bardzo fajny dodatek do dań, które gotujemy. Smakowała mi bardzo zupa, bo tam był dodatek selera naciowego, ja bym na to nie wpadła, ale przystawka też była pyszna, bo było tam takie połączenia smaków, za którymi ja akurat przepadam. Trochę słodkiego buraka i do tego ten dodatek sera pleśniowego. Moim zdaniem taki event jest taką gotową inspiracją. Rzeczywiście te przepisy są bardzo przystępne, dość proste, bo Tomek też mówi o prostych składnikach i właściwie cały klub polega na ich odpowiednim połączeniu. Wydaje mi się, że łatwo będzie to wdrożyć w każdej restauracji. Można powiedzieć totalny klasyk, jeżeli chodzi o połączenie smakowe. Danie, które ma na celu pokazanie, że tym razem prostota już powala na kolana, jeżeli chodzi o smak i o atuty produktu. Prosto, przejrzyście, z wysokiej jakości produktów. Tak jest wykonany nasz ser pleśniowy i tak będzie wykonane szybkie danie. To jest prawidłowo obklejony makaron sosem. Sos nie ścieka z niego, sos się trzyma makaronu, ale też widzicie cały czas makaron, a nie sos. To jest podstawa. Jeszcze serka trochę dookoła. Tak się robi kluski za stówkę. Nazywam się Andrzej Gołąbek, jestem restauratorem, zarazem szefem kuchni w restauracji Republika Róż by Andrzej Gołąbek. Czy używam sera pleśniowego? Tak, ale używam go sezonowo. Nie mam go cały czas w karcie. Używam go wtedy, kiedy muszę łączyć produkty. Produkty muszą się łączyć nawzajem, żeby zrobić dobre danie, więc akurat teraz idzie zima, więc warzywa okopowe, więc ten ser będzie naprawdę dobrze królował na moich talerzach. Będziemy podawać jak i w przystawce, i w daniu głównym, i tak naprawdę też w deserze. To tylko zależy od nas, od szefów kuchni, od naszego pomysłu. Jak jest dobry produkt, a ser jest naprawdę dobrym produktem, szlachetnym, więc polecam każdemu. I tak na przykład to ciasto, chociaż tych składników tu jest multum, ale wszystkie kręcą się wokół nabiału, chociaż to jest wspaniałe, stworzą sernik. Dziękuję wszystkim bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem.